Dzisiejszy. Proszę o spokój w tej chwili. Zwołaną na dzień dzisiejszy. Ja musiałbym się tak schylić, nie on działa. Serdecznie witam panie radne, panów radnych. Witam pana burmistrza, pana skarbnika, sekretarza. Wszystkich pracowników urzędu już nie będę wymieniał po kolei, tylko tak ogólnie, również państwa sołtysu. W związku z tym, że pan przewodniczący odpoczywa na urlopie, no przypadło mi dzisiaj w udziale przeprowadzić tą sesję. Myślę, że sobie jakoś poradzimy. Jeżeli chodzi o stan radnych, na dzień dzisiejszy na sesji jest 13, czyli jesteśmy pełnowładni do podejmowania uchwał. Może to na siedząco też będzie lepiej słychać. Porządek sesji przedstawia się następująco. Otwarcie sesji, co już uczyniłem. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacje przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym w sensie podejmowania uchwał oraz podjętych wniosków. Podjęcie uchwał. W sprawie zmiany uchwały budżetowej, w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice, to jest druga. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Prusicach. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Goli. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu trzebnickiego. Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla gminy Prusice na rok szkolny 2022-2023. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Prusicach dnia 16 lutego 2022 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Prusicach oraz nadania jej statutu. Ustalenie wysokości opłat za dożywianie dziecka w żłobku pod trzema wieżami w Prusicach. Zmiana uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice dnia 30 maja 2018 w sprawie udzielenia zasad, udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy. To wszystko jest związane z funkcjonowaniem karty nauczyciela. Zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Prusice z dnia 5.20 w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 5 sierpnia 2020 w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Prusice. Interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje, zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach, wolne wnioski i informacje, zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski co do dzisiejszej sesji? Panie Przewodniczący, jeśli mogę, proszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na dzień 27 lipca 2022 roku, a to jest 62. sesja w tym roku, uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i domowników wyznaczonych do tego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze tutaj dodam, że jeżeli chodzi o sprawozdanie pana przewodniczącego, to też jak wróci z urlopu, to nam może coś ciekawego powie, także żeby ten punkt też dzisiaj, na dzisiejszej sesji ominąć. Czy jeszcze jakieś wnioski? Kto jest za przyjęciem takiego programu, łącznie z tą dodatkową uchwałą? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Przystępujemy do następnego punktu. To będzie sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę, oddaję głos panie burmistrzu. Dziękuję panie przewodniczący. Sprawozdanie z działalności burmistrza od 21 czerwca tego roku do 27 lipca. Zaczniemy od pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Tak jak wcześniej wspominałem na komisjach, 23 czerwca 2020 roku podpisaliśmy umowę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie dofinansowania do budowy szkoły Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej. To jest dofinansowanie w ramach programu Puszczyk. Dofinansowanie składa się z dwóch umów. Jedna umowa to jest umowa dotacyjna na kwotę w wysokości 6 milionów złotych. Druga umowa to jest umowa pożyczkowa na kwotę w wysokości 8 milionów złotych. Gmina Prusice pozyskała także w ramach Polskiego Ładu kwotę w wysokości prawie 2 milionów złotych. To jest tak zwane granty PGR-owskie. Oświetlenie na terenie trzech miejscowości. To jest miejscowość Prusice, miejscowość Skokowa i miejscowość Krościna Wielka. Powiat Trzebnicki natomiast pozyskał dwie dotacje na terenie gminy Prusice. Pierwsza dotacja to jest na budowę i przebudowę drogi w miejscowości Prusice do miejscowości Ligotka wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, ale także na budowę chodnika w miejscowości Raszowice od końca miejscowości do początku miejscowości Zakrzewo. To jest pierwszy etap realizacji tej inwestycji. Wartość inwestycji ponad 1 milion złotych. Udało także nam się pozyskać w ramach odnowy wsi dofinansowanie na zagospodarowanie otwartych przestrzeni rekreacyjnych w miejscowości Krościna Wielka. To jest grant w wysokości 40 tysięcy złotych. Złożyliśmy także wnioski o dofinansowanie w ramach piątej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład, program inwestycji strategicznych na zadanie. I teraz państwo, chciałbym, żebyście się chwilę skoncentrowali, bo to jest nowe zadanie, o którym udało nam się dowiedzieć po rozmowie z dyrektorem Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którego siedziba jest we Wrocławiu. To jest instytucja, która współpracuje z instytucją warszawską. To jest instytucja, która zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów. Poinformowali nas o tym, że do wczoraj była możliwość złożenia dużych wniosków do 100 milionów złotych na przygotowanie terenów inwestycyjnych i taki też wniosek złożyliśmy. Nazwa naszego wniosku to jest rozwój strefy przemysłowej celem stworzenia Prusickiego Parku Elektromobilności. Tak to nazwaliśmy ten wniosek. Wartość dofinansowania to jest 100 milionów złotych, z czego wnioskowane dofinansowanie to jest 98 milionów złotych. Ten wniosek ma na celu uzbrojenie wszystkich terenów, które znajduje się wokół węzła Kosinowo, węzła Prusice. To jest około ponad 250 hektarów. Przy realizacji tej inwestycji chcemy przede wszystkim wybudować nowy GPZ. GPZ, czyli główny punkt zasilający, bo wiemy, że inwestorzy, którzy przychodzą do nas, no pierwsze ich pytanie jest takie, czy jesteście nam w stanie zapewnić środki związane z tym, żeby energia do nas popłynęła. My wiemy, że tą energię mamy tutaj ograniczoną. GPZ-y znajdują się w Trzebnicy, znajdują się w Żmigrodzie, znajdują się w Obornikach Śląskich i my bez tego GPZ-a tutaj mielibyśmy wstrzymany rozwój, dlatego wnioskujemy. To jest koszt rzędu 20-30 milionów złotych, tak szacujemy. GPZ o mocy około 100 megawatów, taki chcielibyśmy tutaj, żeby powstał. Następnie chcielibyśmy skomunikować naszą strefę, która należała do Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej z węzłem Prusice z jednej i z drugiej strony, a także otworzyć tereny na wysokości Kosinowa czy ponad 200 hektarów po to, żeby ewentualnie móc pozyskać tam dużych inwestorów, ale żeby ta strefa była przygotowana w warunki wodno-kanalizacyjne, warunki drogowe, także na to wnioskujemy. Prosimy tutaj wszystkie osoby, które mają dojścia do posłów o wsparcie. Jeżeli udało się pozyskać te środki, to bylibyśmy tutaj gotowi z tymi terenami. Realizacja inwestycji ma się zakończyć w jednym roku, także bardzo duża inwestycja, która tutaj mam nadzieję, że w sposób dynamiczny jeszcze bardziej wpłynie na rozwój naszej gminy. Dodam jeszcze tylko, że też w tym projekcie wnioskujemy o to, żeby podciągnąć gaz z rury wysokiego ciśnienia, która przebiega przez naszą gminę, ale nigdy do Prusic ta rura nie dopłynęła. Chcielibyśmy ten gaz, żeby popłynął przy naszej strefie inwestycyjnej, bo to też jedno z pytań inwestorów, którzy do nas przychodzą, pytają też o to, czy jesteśmy im w stanie, że tak powiem, tutaj dostarczyć gaz. Jeszcze raz przypomnę, duży wniosek. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać na to środki. Prusicki Park Elektromobilności na wysokości Kosinowa w kierunku piekar. Tam te tereny chcielibyśmy przygotować do tego, żeby w przyszłości móc sprowadzać tam inwestorów.
Trwa wydawanie laptopów w ramach grantów PPGR-owskich. Udało nam się pozyskać jako gmina Prusice ponad 1 000 000 zł. To jest, zakupiliśmy z tych pieniędzy 436 laptopów. Wartość jednego laptopa to jest około 2500 zł brutto i w tej chwili przy różnych sytuacjach związanych z odwiedzinami poszczególnych miejscowości. Dzisiaj odwiedzamy Piotrkowice, Pietrowice Małe i co tam jeszcze mamy po drodze? I Wilkowe. Wczoraj byliśmy w Piotrkowicach, byliśmy w Skokowe też zaliczyliśmy po drodze Suchą, odwiedziliśmy, byliśmy w Górowej. Ja niestety nie udało mi się do Kopaszyna dojechać, bo musiałem wracać do domu. Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, moi drodzy, to tak. Zamówienia powyżej 130 tysięcy złotych to jest świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Prusice oraz z Przoka. Postępowanie drugie. Rozstrzygnięto przetarg w dniu 25 lipca 2022 roku. Kwota, którą musimy zapłacić za roczny odbiór odpadów, to jest 3 miliony 56 tysięcy złotych. Wykonawca nowy odbiorca będzie na terenie naszej gminy. To jest lider konsorcjum przedsiębiorstwo oczyszczania miasta Eko, spółka z o.o. z Kalisza, z partnerem konsorcjum przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, spółka z o.o. z Krotoszyna. Otwarte oferty. Budowa budynku ośrodka zdrowia i apteki położonej przy ulicy Młynarskiej na działkach 58/5 i 59/4 obręb Prusice. Etap trzeci, stan wykończeniowy. Otworzono oferty 25 lipca 2022 roku. Budowa placa zabaw i siłowni wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Raszowice. Oferty otworzone 25 lipca. Także tutaj mamy kwotę w wysokości 175 tysięcy. Tutaj dokładamy chyba na tej sesji tą kwotę, której się nie mieścimy. Tak, Basiu? Ile tam dokładamy do tej inwestycji? Do Raszowic? 30 tysięcy złotych, tak? I otwarto też przetarg na przewozy szkolne. To też 22 lipca 2020. Ja tylko dodam jeszcze, jeśli chodzi o ośrodek zdrowia, żeby zamknąć cały projekt bez terenu, który znajduje się wokół, to jest kwota, jeżeli sumujemy te wszystkie rzeczy związane z branżą wodno-kanalizacyjną, branżą elektryczną i branżą wykończeniową, to 4 miliony złotych brutto. Zamówienia powyżej 130, to także trwa budowa, przetarg, który musieliśmy ogłosić ponownie, czyli budowa nowoczesnego budynku szkoły podstawowej. Ten przetarg będzie, otwarcie ofert nastąpi, tutaj jest 8, ale już wiemy, że nastąpi 10, bo przedłużamy o 2 dni realizację, znaczy możliwość składania ofert. Tutaj jest duże zainteresowanie podmiotów, które są na naszym rynku, także mam nadzieję, że w końcu uda nam się wyłonić wykonawcę na realizację inwestycji tego pierwszego etapu budowy szkoły w Skokowej. 4 natomiast lipca, sierpnia otwieramy przetarg na budowę parku dinozaurów. Wartość kosztorysowa około 6 milionów złotych. Mam nadzieję, że mamy, pamiętajcie Państwo, że mamy w ramach Polskiego Ładu dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych. Mam nadzieję, że też tutaj uda się wyłonić wykonawcę. Ogłosiliśmy także przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skokowa, ulica Wrzosowa. Tutaj dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% w ramach programu rozwoju dróg lokalnych i też mam nadzieję, że tutaj uda nam się wyłonić wykonawcę. Trwają, moi drodzy, także w zamówieniach publicznych trwa podpisanie umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, w nieruchomości części zamieszkałych z terenu gminy Prusice oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług oraz zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na rzecz wsparcia dzieci z rodzin popegrowskich. To, o czym mówiłem wcześniej, to jest to, co robimy teraz na bieżąco. Postępowania w toku, trwa przetarg na, bardziej zapytanie, na usuwanie azbestu z terenu gminy Prusice. To jest etap 11 na rok 2022. Wyłoniliśmy także wykonawcę na dostawę mebli do żłobka pod 3 wieżami. Wygrała firma Moje Bambino, spółka z o.o. za cenę w wysokości 126 tysięcy złotych. Wyłoniliśmy także dostawcę zabawek i pomocy dydaktycznych i akcesoriów do stołówki dla żłobka, firma Tesora Marzena Paczyńska za cenę 34 tysięcy złotych. Realizacja inwestycji, które są w trakcie, czyli realizujemy inwestycje żłobek pod 3 wieżami. Obecnie trwają prace
odbiorowe wykonanych robót wewnątrz budynku. Łączna wartość kontraktu wynosi, to jest kwota 2 219 000 zł. Ja tylko dodam, że pierwotnie, żebyście też Państwo wiedzieli, my tę inwestycję pokroiliśmy na części. Pierwotnie, jeżeli ogłaszaliśmy ją w całości, wartość tej inwestycji była na poziomie 2 800 000 zł. Po rozczłonkowaniu to na różne branże, branżę elektryczną, branżę sanitarną, branżę wykończeniową, ta kwota nas spadła prawie o 600 tysięcy złotych, ale chyba jakieś roboty dodatkowe jeszcze będą, tak Basiu? Coś tam jeszcze będzie dodatkowe. Trwa także projekt w postaci utworzenia Centrum Usług Społecznych w gminie Prusice. To jest ten budynek po byłym domu dziecka na ulicy Żmigrodzkiej. Łączna wartość kontraktu wynosi prawie 700 tysięcy złotych. W okresie międzysesyjnym wykonano prace budowlane, sanitarne oraz elektryczne. Do 15 lipca firma UT Pils Bartosz Król ogłosiła gotowość odbioru inwestycji. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to jak Państwo wiecie, o tym już rozmawialiśmy, też dostaliśmy dofinansowanie w ramach Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na realizację inwestycji w postaci przebudowy drogi w miejscowości Gola. To są te dwa odcinki, o którym Państwu mówiłem na komisjach, 100 metrów w kierunku miejscowości Kopaszyn i taka Elka wokół placu zabaw w miejscowości Gola. Taka informacja dla Państwa, że 30 czerwca 2022 roku powołano na dyrektora żłobka pod trzema wieżami panią Dagmarę Telenkę, naszą pracownicę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę pokazać się naszym sołtysom, bo nie mieli okazji uczestniczyć w komisjach, także witamy panią Dagmarę w zespole i mam nadzieję, że uda się ruszyć od 1 września z naszym żłobkiem. Dziękuję. W ramach działalności żłobka także przygotowano dokumentację do rekrutacji dzieci, ogłoszono nabór na stanowiska pracy, przygotowano do zamówień publicznych wnioski o doposażenie żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek. Rekrutacja do żłobka trwa, od 1 sierpnia zaczyna się do 10 sierpnia. Mamy 10 dni na to, żeby mieszkańcy naszej gminy złożyli wniosek. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Jeżeli takowe by nastąpiły, to tutaj są dziewczyny do pomocy. I teraz wydarzenia, które nastąpiły w okresie od 21 czerwca do 27 lipca. Uczestniczyłem w trzech zakończeniach roku na terenie naszej gminy, w szkole podstawowej w Prusicach, w Skokowej oraz w Pietrowicach Małych. Uczestniczyłem także w spotkaniu, które zakończyło się awansem do Ligi Okręgowej drużyny Brezna-Brzezno. Uczestniczyłem także w biegu trzech wież, gdzie udział wzięło 377 biegaczy. Nie miałem możliwości, ale moi zastępcy byli na 60-leciu klubu Sparta Wszemirów, które miało miejsce 2 lipca. Byliśmy także na pikniku rodzinnym i otwarciu placu zabaw w miejscowości Pekszyn w Krościnie Wielkiej, gdzie, tak jak Państwu mówiłem, na bieżąco wręczamy komputery w ramach projektu popegerowskiego. Mieliśmy spotkanie integracyjne z zespołem Mirkowianie i zaproszoną kapelą Kostą Młocianie. Uczestniczyliśmy także w eliminacjach, które odbyły się w miejscowości Brzezno i w miejscowości Skokowa o Puchar Burmistrza. Teraz będzie finał w miejscowości Prusice. Zapraszam Państwa, oczywiście kto jest sympatykiem piłki nożnej, do Prusic w niedzielę. W tą sobotę byliśmy na pikniku rodzinnym w Kaszycach Wielkich, natomiast w niedzielę na pikniku parafialnym świętego Jakuba w Prusicach. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc przy realizacji tego pikniku. Rzeczywiście widać, jak nowa osoba może poruszyć środowisko, które do tej pory, że tak powiem, nie funkcjonowało. Dużo osób, dużo parafian bardzo mocno zaangażowało się w realizację tego pikniku. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało i tak myślę, czy ten dzień i to miejsce i ten czas nie byłbym dobrym tym, żeby to zrobić z tej imprezy główne święto miasta Prusice, bo rzeczywiście na rynku od godziny 14 do godziny 17 było naprawdę bardzo dużo osób, głównie mieszkańców miasta Prusice. To tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję panie burmistrzu. Zanim oddam głos, jeśli chodzi o pytania, chciałbym wrócić do punktu drugiego, bo ja go tam przeoczyłem. Przyjęcie protokołu z ostatniej strony jest, mamy go tutaj w dokumentach. Tam była mała pomyłka, zostało to poprawione i myślę, że ten protokół chyba nie ma uwag, czy ktoś jak czytał, ja tam przeglądałem. Według mnie jest wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi?
Nie ma. Dziękuję. Czyli przechodzimy teraz do pytań w związku ze sprawozdaniem pana burmistrza. Ktoś ma pytania? Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie tej sortowni odpadów. W którym to miejscu jest ta decyzja środowiska? Ten zakład będzie miał miejsce. Tak jest, bo jest punkt 7, jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych, budowa sortowni makulatury i tworzywa sztucznych oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego. Działka 548 przez 3 obręb Prusice. To znaczy, Wiktor? Firma złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, więc tą decyzję rozpatrujemy. Lokalizacja przez tych państwa wskazywana to jest, jak się jedzie do Kosinowa, za Eską po prawej stronie. Natomiast już jeszcze, żeby być tutaj precyzyjnym, w planie zagospodarowania przestrzennego na tym terenach my nie mamy wpisanej gospodarki odpadami i w związku z tym ta decyzja będzie, no już dzisiaj mogę powiedzieć, odmowna, tak? Bo w związku z tym, że tego typu inwestycje mogą być prowadzone tylko i wyłącznie tam, gdzie plan tego typu inwestycje dopuszcza. W tym miejscu tego nie dopuszcza i tutaj mogę powiedzieć wprost, że ta decyzja nie będzie pozytywna. Dziękuję. Czy jeszcze? Proszę, panie Robercie. Tak, tutaj w związku z tym, że ta inwestycja nam się rzeczywiście przeciąga, to mówimy tutaj o budowie lokalnego centrum kultury w miejscowości Borów, w miejscowości Krościna Mała. Umowy na realizację inwestycji były podpisane w roku 2021. Rzeczywiście nam się to przeciąga w związku z tym, że też wykonawca powołuje się tutaj na wojnę w Ukrainie, na to, że część osób, które miał zatrudnionych, wyjechało mu też wcześniej, powoływał się na pisma związane z COVID-em. Rzeczywiście nam się to przeciąga. My już byliśmy przy decyzji wypowiedzenia tej umowy, natomiast stwierdziliśmy, że w przypadku, gdy nawet zinwentaryzowaliśmy ten potencjał, który został zrealizowany i ponownie ogłosilibyśmy przetarg, nie dostaniemy tej kwoty, czyli byśmy musieli jeszcze do tych inwestycji dopłacić, a dostaliśmy tutaj deklarację od wykonawcy, że bierze się mocno tutaj do roboty, pozyskał nowych potencjalnych pracowników i jest w stanie tą inwestycję zakończyć, dlatego też jeszcze daliśmy jedną szansę wykonawcy po to, żeby zrealizować, aneksując mu terminowo umowę. Oczywiście to jest wszystko zgodne z prawem, ponieważ powoływał się na ustawę związaną z COVID-em, a tam w przypadku tej ustawy nie ma możliwości wypowiedzenia umowy ze względu na zwłokę i to troszeczkę byliśmy tutaj w pacie, dlatego musieliśmy tutaj grać na czas. I też nie chcieliśmy tego po prostu, nie chcieliśmy jeszcze raz ogłaszać tego przetargu. Baliśmy się, że cena po zakończeniu tej inwestycji przerośnie pierwotną cenę, którą mamy podpisaną w kontrakcie, który podpisaliśmy z tą firmą. Ja dodam tylko, że ta firma już nam budowała jedną inwestycję, to żebyście państwo wiedzieli. Budowała targowisko w Skokowej i skończyła tą inwestycję. Ta inwestycja została wybudowana. No co do jakości mamy pewne zastrzeżenia, natomiast no tutaj nie chcielibyśmy tak drastycznie zrywać tego kontaktu. Daliśmy ostatnią szansę do tego, żeby zakończył tę inwestycję. Widzimy, że te prace powoli się posuwają, ale to nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dlatego mamy tutaj wiele uwag. Chyba podjęliśmy decyzję już tutaj wspólnie, że w przypadku, bo za chwilę będziemy także ogłaszać przetarg, bo jesteśmy gotowi z dokumentacją na budowę 4 świetlic w miejscowości Pietrowice Mała, Chodlewko, Świeżów i Pekszyn, żeby tego pana w przypadku, gdy złoży do nas oferty, wykluczyć z przetargu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze gdzieś? Proszę. Tak. To nie będzie łącznik podziemny. To będzie łącznik naziemny. W przypadku, gdy tam się łączą dwa pozwolenia na budowę. Jedno pozwolenie to jest pozwolenie na budowę hali sportowej, a drugie pozwolenie to jest pozwolenie na budowę szkoły i chcielibyśmy, żeby te dwa budynki były ze sobą połączone i projektant nam zaprojektował połączenie właśnie hali sportowej ze szkołą imienia Lecha i Marii Kaczyńskich i to fajne przeszklone atrium takie ma być, które połączy halę ze szkołą. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania co do sprawozdania? Nie ma więcej pytań. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu, to już będą podejmowanie uchwał i pierwsza uchwała jest zmiana uchwały budżetowej. Nie widzę, że pani Basia się już szykuje do przedstawienia tej uchwały. Proszę bardzo.
uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 50 przez 266 przez 21 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Prusice na 2022 rok. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 054 267 61 groszy do kwoty 63 199 218 złotych i 66 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 223 528 złotych i 3 grosze do kwoty 72 026 471 złotych i 26 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz zadań inwestycyjnych, załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10, plan dotacji udzielonych na 2022 rok z budżetu podmiotom należącym, nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5 uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych do wysokości 5 milionów złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu długoterminowego, o których mowa w artykule 9 ustawy o finansach publicznych z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 165 910 złotych na finansowanie wydatków na inwestycje, która ujęta została w ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w artykule 266 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, pod nazwą budowa nowoczesnej szkoły podstawowej imienia Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2022 w kwocie 486 700 zł, o którym mowa w artykule 89 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z tytułu poręczenia kredytu w roku budżetowym do kwoty 1 154 857 zł i 85 groszy. Paragraf numer 3. Uchwały w sprawie budżetu gminy Prusice na 2022 rok otrzymuje brzmienie. Różnica między dochodami i wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 8 827 252 zł i 60 groszy. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 152 213 zł 91 groszy. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 889 823 zł i 14 groszy i przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 298 515 zł i 55 groszy. Paragraf numer 4 uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 827 252 zł i 60 groszy, które stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu w kwocie 4 152 213 zł i 91 groszy, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 17 ust. 2 punkt 6 w kwocie 3 889 823 zł złote 14 groszy i przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 298 515 zł i 55 groszy. Plan przychodów na 2022 rok otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Budżet gminy Prusice na 2022 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi plan dochodów 63 199 218 zł i 66 groszy. Dochody bieżące 50 319 380 zł i 92 grosze. Dochody majątkowe 12 879 837 zł i 74 grosze. Plan wydatków 72 026 471 zł i 26 groszy. Wydatki bieżące 53 559 270 zł i 96 groszy. I wydatki majątkowe 18 467 200 zł i 30 groszy. Przychody budżetu wynoszą 8 827 252 zł i 60 groszy, w tym wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6, 3 889 823 zł i 14 groszy. Deficyt budżetu wynosi 8 827 252 zł i 60 groszy. W związku z tym, że uchwała została szeroko omówiona na komisjach, proszę o podjęcie w przedłożonym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję pani Basi. Dość szeroko omawialiśmy to na komisjach, ale zapytam, czy jeszcze jakieś pytania co do tej uchwały, zmianie budżetu. Tak, ja mam pytanie jedno, bo gdzieś przeoczyłem i teraz się dopatrzyłem, a mianowicie dział 700, gospodarka mieszkaniowa, te tereny, które są przyległe do tej fabryki GTHR, tam 6 hektarów terenów jest, prawda? Tak, gminnego. Czy firma jest zainteresowana rozbudową tego zakładu? Była zainteresowana do momentu wybuchu wojny na Ukrainie, bo my też przygotowaliśmy, czy trwały jakieś tam wstępne koncepcyjne rozmowy dotyczące ceny sprzedaży tej nieruchomości, bo chcieliśmy tutaj też ustanowić troszeczkę cenę zaporową. Natomiast po wybuchu wojny na Ukrainie te wszystkie plany inwestycyjne nagle stanęły. I daliśmy sobie czas tutaj do porozmowie z panią, która nadzoruje tą fabrykę tutaj w naszej gminie do sierpnia. W sierpniu ma być odpowiedź, czy ewentualnie są jeszcze, czy dalej mają plany rozwojowe, jeśli chodzi o gminę Prusice. Z tego co wiem, szukają innej lokalizacji, z tego co wiem, w województwie opolskim. Przynajmniej miałem taki telefon od jednego z wójtów z tamtej gminy, że chcą się zlokalizować z drugą fabryką właśnie w okolicy tamtejszego parku technologicznego. I na początku sierpnia będę chciał się spotkać, czy ewentualnie potwierdzają jeszcze chęć inwestowania w naszej gminie, bo jeżeli nie, to wtedy jesteśmy po wykazie i będziemy chcieli ogłosić przetarg na te kolejne 6 hektarów po to, żeby ewentualnie, jeżeli nie oni, to może jakiś inny podmiot ulokować na tym terenie. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy jeszcze proszę? Nie, żeby wykonać sprzedaż, panie Robercie, trzeba wykonać pewną procedurę. Procedura ta polega na tym, że najpierw robimy wykaz, który trwa około 2-3 miesięcy, następnie przetarg jest ogłoszony. Jesteśmy teraz po wykazie, który trwa właśnie od tego czasu 5 miesięcy, tak? Przemku? A przetarg nie jest celowany, także do przetargu może stanąć też każda firma. Oczywiście taka, która wpisuje się w plan zagospodarowania przestrzennego, który mamy uchwalony na tym terenie. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? No, jeżeli nie ma pytań. Proszę. Z tej kwoty 500 tysięcy złotych, którą przeznaczamy do Urzędu Gminy na wydatki tak bieżące tak zwane, kwotę 15 tysięcy przeznaczyć na jako dotację do Pruszyckiego Centrum Medycznego po to, żeby mieszkańcy gminy Pruszyce rehabilitację mieli za darmo, bo tak jak tutaj pan sekretarz nam przedstawił na komisjach, dochody z tytułu płatnych zabiegów wykonywanych w Pruszyckim Centrum Medycznym są rzędu 22 tysięcy złotych rocznie, tak? Panie sekretarzu, dobrze pamiętam? Mieszkańcy Prusic mają wszystkie zabiegi bezpłatne, tak samo jak ci, mi chodzi którzy... o rehabilitację. O te opłaty, odpłatne są tylko te, których nie ma w innych ośrodkach bezpłatnych, też są płatne. U nas są też płatne i z tego osiągamy dochody w wysokości 22 585 zł, które pokrywają koszty. Tak. Nie zarabiamy nic na tym. No rozumiem, ale był taki okres, panie sekretarzu, gdzie rehabilitacja była za darmo. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego jak gdyby powrócić. Wydaje mi się, że gminę przyjdzie stać na to. I no, z kwoty 500 tysięcy złotych, 15 tysięcy, to jest tylko 15 tysięcy, a 485 przeznaczyć do Urzędu Gminy. No, wydaje mi się, że oczywiście zwracam tutaj do was, radnych. No, panie burmistrzu, no, jeżeli te 500 tysięcy braknie, to jest jeszcze
kilka miesięcy do końca roku, że będzie można dołożyć do tych wydatków bieżących w urzędzie, ale wydaje mi się, że naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te 15 tysięcy przeznaczyć. Ale panie Robercie, ja bym chciał, żeby pan zrozumiał metodologię działania rehabilitacji. Pan na komisjach, pan Wiktor, panu szczegółowo tłumaczył, jak działa system. Jeżeli pan chce, to ja poproszę pana Wiktora jeszcze raz szczegółowo panu wytłumaczyć. Nie dążmy do takiej sytuacji, że nagle będą ciągle te same osoby, bo jest za darmo. No, chcielibyśmy, że tak powiem, wprowadzić pewne usługi, które są odpłatne. To, co pan Wiktor mówił wcześniej, część tych usług w ramach katalogu rzeczywiście jest bezpłatnych. Za dodatkowe usługi, które są, wychodzą poza katalog, trzeba dopłacić jakieś tam symboliczne kwoty. Ja uważam, że kwestia radnych, tak? Decyzja należy do państwa. Natomiast ja bym chciał, żeby pan sekretarz jeszcze raz przedstawił dokładnie, jak wygląda sytuacja związana z metodologią, czy z procedurą związaną z tym, jak odbywa się rehabilitacja w naszym ośrodku zdrowia. Wiktorze, mogę cię prosić jeszcze raz? Proszę, panie sekretarzu, więc niech lekarze, pan to jeszcze przedstawi. Lekarze zapisują chorym zabiegi, 3 rodzaje zabiegów w seriach po 10 zabiegów. I to jest taki standard finansowany przez NFZ, ponieważ my nie mamy kontraktu z NFZ-em, to takie same zabiegi jak w NFZ-cie. Powiem, że to są takie zabiegi jak ultradźwięki, jonoforeza, solux i pole magnetyczne. Te zabiegi są, 3 rodzaje zabiegów w seriach po 10 za darmo u nas, finansowane przez gminę. Natomiast zabiegi, których nie ma w pakiecie NFZ-u, takie jak akwawibron, krioterapia i laser, są u nas wykonywane i są odpłatne. Akwawibron 15 zł za zabieg, krioterapia 10 zł za zabieg i laser 25 zł za zabieg. To są ceny około 2,5-krotnie niższe niż w sferze komercyjnej służby zdrowia. Ja dodam tylko od siebie, że pamiętajcie państwo, że te materiały się zużywają. Zarówno laser, do krioterapii trzeba zakupić odpowiedni gaz, tak, tutaj w tym przypadku azot. To wszystko kosztuje i też patrzmy na to, że laser kosztował około 60 tysięcy złotych i ta kwota to jest tylko część amortyzacji, która, że tak powiem, po pewnym czasie będziemy musieli go wymienić, i żeby to chociaż w części się, że tak powiem, zwracało i też żeby nie zabijało nam kolejki dalszej. Także, a przed nami, moi drodzy, wyzwanie w wysokości znalezienia 4 milionów złotych na dokapitalizowanie spółki po to, żeby zrealizować inwestycje w postaci budowy ośrodka zdrowia, po to, żeby w przyszłości móc pozyskiwać środki w postaci uzyskania kontraktu z NFZ-u na rehabilitację ambulatoryjną. Ja bym się skoncentrował bardziej na tym, bo tu każdy grosz do grosza, żeby pójść w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Ja może dodam, jak pan przewodniczący pozwoli. Znaczy, uważam, że biorąc pod uwagę inflację i biorąc pod uwagę jakby wzrastające koszty, utrzymanie cen na tym samym poziomie, to już i tak jest zwiększenie wydatków od strony gminy na ten cel. No, ja bym tego nie rekomendował. Właśnie rekomenduję skoncentrowanie się na dokończeniu tego ośrodka zdrowia w celu właśnie pozyskania kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia w przyszłości. Dziękuję, panie skarbniku. Jest moja sugestia jest podobna, że naprawdę trzeba będzie się zastanowić, bo tak powiedziałem, 4 miliony na ośrodek zdrowia, to co ja na komisjach mówiłem, że jest drugi ośrodek zdrowia, który nigdy nic nie dostaje. To jest ośrodek, który funkcjonuje w Skokowej i my jakoś tam musimy sobie radzić i żyć w tym. I nie wiem, czy panie Robercie jeszcze coś tam chce, czy poddać pod głosowanie ten wniosek? Nie, no i chciałbym jeszcze się odnieść do słów tutaj moich przedmówców. To znaczy, panie burmistrzu, powiedział pan, że za niektóre zabiegi trzeba zapłacić. To jak to było, że kiedyś nie płacono? Można zapłacić, ale nie znaczy, że trzeba zapłacić, panie burmistrzu. No, trzeba być precyzyjny w takich sprawach. No, ale nie, chodzi mi o te zabiegi. Pan powiedział, że za niektóre zabiegi niestety trzeba zapłacić. Nie trzeba, można. Jeżeli gmina przeznaczy pieniądze na to, żeby dofinansować rehabilitację i na te zabiegi przeznaczyć pieniądze, więc nie trzeba będzie płacić. Ale idąc, za te zabiegi. Idąc tym tokiem rozumowania, nie płaćmy za żłobek, nie płaćmy za przedszkole, nie płaćmy za wyżywienie, nie płaćmy za fitness, dajmy za darmo dla wszystkich mieszkańców. No i no, Robercie, ja wiem, Burmistrzu, można rozszerzyć, ja mówię o służbie. Jeżeli ty mówisz jako radny, że służba zdrowia jest bezpłatna, to zapytajcie siebie, kto dzisiaj, że tak powiem, nie płaci za lekarza. Więc trzeba to zmieniać, panie burmistrzu, może i zacznijmy od siebie.
Skoro był taki okres, gdzie rehabilitacja była za darmo, nie pobieraliśmy opłat, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Myślę, panie Robercie, że nie ma już co na ten temat dłużej dyskutować. Ale panie przewodniczący, proszę mi się, bo mi się tutaj wtrącają troszeczkę i wybijają mnie z rytmu. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć tylko tyle, że na ostatniej sesji tutaj na mój wniosek widziałem taką chęć, że zostanie przygotowana, nawet taka była propozycja, że może jakaś uchwała w tej sprawie. No tutaj sekretarz obiecał, że przygotuje nam tutaj dane finansowe, no i faktycznie wywiązał się z tego zobowiązania, przygotował nam tutaj informację odnośnie tego, jakie środki by były potrzebne na rehabilitację, żeby była bezpłatna. Natomiast nie widzę chęci jak gdyby tutaj ze strony radnych, żeby podjąć tę uchwałę. Niemniej jednak bardzo bym prosił o poddanie wniosku pod głosowanie. Jeszcze raz go sprecyzuję. 15 tysięcy z tych 500 tysięcy, które przeznaczamy do Urzędu Gminy, przeznaczyć jako wsparcie dla Pucińskiego Centrum Medycznego na rehabilitację. Ja dodam tylko od siebie jeszcze, że jeżeli są rzeczywiście takie osoby, które nie mogą znaleźć tych pieniędzy na dokończenie tych środków, to ja bardzo proszę, żeby zgłosiły się albo bezpośrednio do mnie, albo do pani Asi Wiraszki. Na pewno takim osobom tutaj w gminie Prusice pomożemy. Natomiast ja nie uważam, żebyśmy wszystkie usługi tutaj w naszej gminie były za darmo, bo idąc tym krokiem byśmy musieli otworzyć ten katalog na pozostałe rzeczy i to że tak powiem, no ja po prostu tego nie czuję. Dziękuję. Panie przewodniczący, ostatnie zdanie tylko ad vocem do słów burmistrza. Panie burmistrzu, ja wolałbym, żeby to były rozwiązania systemowe, a nie uznaniowe. Pana. Ktoś przyjdzie, komuś pan pomoże, komuś pan nie pomoże. W ten sposób. Ale systemowo, no nie wszyscy korzystają, panie Robercie, z rehabilitacji. Systemowe rozwiązanie jest dla całości ogółu społeczeństwa, natomiast tutaj też pamiętajcie państwo, że z rehabilitacji korzysta tylko część osób. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Ja zamykam dyskusję na temat już tego. Podejmuję to pod uchwałę, bo to myślę, że nie mamy co. Kto jest za wnioskiem pana Roberta, żeby przeznaczyć tam 15 tysięcy z tych środków, które są do budżetu gminy, konkretnie na urząd. Proszę o głosowanie. Kto jest za tym wnioskiem? Pana Roberta. Głosujemy przez laptopy, czy? Nie, tu głosujemy, tak. Ręka do góry. Przez rękę. Dwie osoby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Że dwoma głosami, dwa głosy za, resztę przeciw, tak stwierdzam, że wniosek upadł. Dziękuję bardzo. Kamil chyba korzystał z rehabilitacji. Co pan, panie Stasiu, coś... Nie, panie przewodniczący. Ale jakbyś... Nie dyskutujemy już na ten temat, przechodzimy do głosowania nad uchwałą o zmianie uchwały budżetowej, tą, na którą żeśmy tutaj dyskutowali. I tutaj to już będzie głosowanie. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem zmian uchwały wraz z autopoprawką, jeśli chodzi o zmiany w budżecie? Ja tam nie widzę. 12 za, jeden jest nieobecny, chyba gdzieś wyszedł, także uchwała przeszła praktycznie jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej uchwały, to jest uchwała w sprawie zmiany w WPF-ie. Kto tam? Pani Basia również. Szanowni Państwo, w zakresie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmianu w zakresie poręczenia dla spółki ProEko na kredyt inwestycyjny na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźno. W przedsięwzięciach zwiększono łączne nakłady finansowe na świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego gminy Prusice oraz budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Raszowice do 180 zł dla roku budżetowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy tutaj do pytania jakieś jeszcze do wieloletniej prognozy finansowej? Nie ma pytań. Przystępujemy do głosowania w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Proszę o głosowanie. Ktoś tam jeszcze nie głosował chyba. Nie. Dwóch nieobecnych.
Stasiu, to twój nie przechodzi? Bo nie ma, 12 za jest. Brak głosu, no jeden. Gdzie on? Nie, nie. Aha, a, wyszedł. Czyli przy jednym też nieobecnym w tej chwili 12 głosów za, czyli uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do następnej uchwały. To już są te uchwały w sprawie zmian, czy zmiana. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice. I tutaj pan Mirek, chyba pan Mirek jest? Nie ma. Kto to będzie jeszcze przypominał, czy to już tak pod głosowanie dajemy? Pan Mirek jest, nie? Nie ma. To zaraz będziemy szukać. No, może dla przypomnienia tutaj gościom, to nie wiem, dwa słowa. To rzeczywiście to udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu trzebińskiego, ale w związku z tym, że jest na sali pan wicestarosta, może... to nie jest to. To są zmiany uwarunkowań. Jak wiecie państwo, tak. Bo chciałem skorzystać z tego, że Grzegorz jest z nami, a to dotyczy zmiany studium w Goli. Na terenie naszej gminy przeznaczyliśmy dwa tereny, które chcemy, żeby, którego tereny należą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i na te tereny chcemy nałożyć plan zagospodarowania przestrzennego po to, żeby realizować tam inwestycje w postaci budowy mieszkań. W tym celu powołaliśmy specjalną spółkę, w skład której wchodzi kilkanaście samorządów z powiatu trzebnickiego, włoskiego, ale także milskiego. Ta spółka będzie miała siedzibę w gminie Prusice i właśnie po to podejmujemy tą uchwałę, żeby przeznaczyć na terenie naszej gminy tereny należące do KOWR-u, które w przyszłości będą aportem wprowadzone do spółki. Na tych terenach ta spółka będzie realizowała inwestycje w postaci budownictwa wielorodzinnego dla mieszkańców, którzy w przyszłości będą chcieli zamieszkać w naszej gminie. Docelowo inwestycja ma polegać na tym, że osoby, które zamieszkają w takim lokalu, będą miały możliwość płacenia czynszu, który będzie w przyszłości opłatą za wykup tego mieszkania. Czyli to jest takie nowe rozwiązania systemowe przez Ministerstwo Infrastruktury, które nam proponują. My do tego skłoniliśmy. Jest taka spółka, dodam tylko jeszcze, że każda z gmin, która przystąpi do tego projektu, dostanie około 3 milionów złotych, które wprowadzi bezpośrednio jakiś swój wkład do spółki. Także fajny projekt, 250 mieszkań chcielibyśmy zrealizować na terenie gminy Prusice. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na dzień dzisiejszy przystępujemy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. O tym mówił pan Mirek, ale mówił na komisjach. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy jeszcze są jakieś pytania do tych uchwał? Myślę, że my je tak po kolei będziemy głosować. Ja dodam tylko, że miejscowość Gola i Prusice. Dwie miejscowości wytypowaliśmy. Uchwał zmian w planie zagospodarowania. Proszę o głosowania. Trzynaście głosów za. Ja bym je musiał tutaj znaleźć, te uchwały, bo tu ich jest kilka, nie? A nie mam numerów tutaj tych działek, spokojnie, gdzie się to znajdziemy. Ktośmy mieli w Prusice. Zmiany w kierunku zastosowania gminy Prusice. Czyli ta jest kolejna uchwała też tutaj w stosunku do miasta tutaj Prusic. Prosiłbym też o głosowanie w tej kolejnej uchwały. Kto jest za? Ja bym tu znalazł. Jeszcze pan musi zagłosować. Proszę? Jeszcze pan musi zagłosować. Wcisnąć guziczek. Nie, ja nie przycisnąłem. Nie. Jeszcze raz. 13 głosów za przyjęciem tej uchwały i tutaj mamy kolejną uchwałę do przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusicach. To jest następna uchwała. Prosiłbym o głosowanie. Trzynaście głosów za, czyli jest jednomyślność uchwały. I teraz będziemy mieli tu następną. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w miejscowości Gola.
Proszę o głosowanie. Trzynaście za, czyli jesteśmy tutaj jednomyślni. I teraz następna uchwała to jest udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Trzebnickiego. To jest, o czym rozmawialiśmy tam na komisji, ale pan burmistrz chce coś dopowiedzieć. Tak, tak, ale jest z nami wicestarosta, to jest jego projekt, to oddam głos Grzegorzowi. Bardzo proszę, Grzegorz. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Tak, rok temu wprowadziliśmy ten projekt poprawy bezpieczeństwa. Oprócz tego, że widzicie wszyscy na dużej części nie tylko powiatu Trzebnickiego, ale przede wszystkim gminy Prusice, mocno angażujemy się w poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę czy wyniesionych przejść, czy progów zwalniających, ale też chcieliśmy troszeczkę wyjść do przodu i w związku z tym, że te progi mają taką i mają zwolenników i przeciwników, to chcemy troszeczkę prewencyjnie działać. Głosy są różne. Jedni mówią, że nie działa, drudzy mówią, że działa, więc jakby idąc tym tropem próbujemy dalej. Zabezpieczyliśmy w budżecie powiatu Trzebnickiego kolejne 150 tysięcy po stronie powiatu i z gminami powiatu Trzebnickiego, patrz przykład gminą Prusice. Chcemy ten program kontynuować. Są bardzo duże zainteresowanie spośród radnych i sołtysów, żeby te wyświetlacze stawały. One na pewno w jakimś procencie uświadamiają kierowców, że właśnie wjeżdżają w teren zabudowany, gdzie powinni zwrócić szczególną uwagę na pieszych. Jakby proszę o to, myślę, że pan burmistrz też i radni, i ci, którzy w tym roku będą, czy te miejscowości, które w tym roku będą objęte programem, że o poparcie tej uchwały, w związku z tym, że gmin jest 6 dróg, ponad 450 km, więc mamy jakby z własnych środków, jest nam ciężko zaspokoić potrzeby wszystkich, żeby to dawało jakiś efekt, więc taka była propozycja, burmistrzowie się na to zgodzili, żeby brać udział w tym też finansowy, bo to też no troszeczkę nas wiąże ze sobą, że tak powiem kolokwialnie. Także bardzo proszę o poparcie i oczywiście jestem do dyspozycji, jeżeli będą później jakieś jeszcze inne tematy dotyczące powiatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to poddam też pod głosowanie. Tak jak pan Grzesiu mówił, że starosta, że to działa w dwie strony. Ja dzisiaj jechałem na sesję, to przez w Jagoszycach, no tam jest 50, po 90, nic nie działa, na niektórych nie działa. Jeden za drugim jedzie 90, tylko ja widziałem, ile jechali, 90 na godzinę. No ale są też głosy, tak jak się mówi, że jest to pozytyw i są też, pytają ludzie, czy u nas, czy tu, czy tam takie wyświetlacze będą. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. U mnie nie wchodzi. Dziękuję bardzo. 13 głosów za. Dobrze, ta uchwała została przyjęta. Przejdziemy do następnej uchwały. To jest ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Prusice na rok 2022-2023. To jest, chodzi o inwestycje oświatowe. Ktoś to przedstawi jeszcze dokładnie? Pan sekretarz, proszę bardzo. Więc zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe Rada Miejska uchwala wysokość cen benzyny, oleju napędowego i LPG do celów obliczania przy pomocy algorytmu zawartego w ustawie, jakiej wysokości dokonujemy zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. I ta propozycja przedstawiona w uchwale jest przyjęta na podstawie średniej ceny paliw na terenie naszej gminy w stacjach benzynowych na dzień 1 lipca. Ona jest wyższa niż obecne ceny, ale te obecne ceny zawierają bonifikaty w akcyzie związane z okresem wakacyjnym. I czego się wszyscy obawiamy, od września wrócą znowu ceny wyższe. Stąd te ceny przyjęte do obliczenia zostały przyjęte na dzień 1 lipca. Dziękuję bardzo. Też na komisjach rozmawialiśmy. Myślę, że przystąpimy do głosowania w sprawie tej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głos. Następnej uchwały,
to jest zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 16 lutego 2022 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Społecznych w Prusicach oraz nadania jej statutu. To to ma. Centrum Wspólnych. Wspólnych, tak, tak, tak. Wspólnych, tak, tak. Szanowni Państwo, zmiana oczywiście do uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych polega na dodaniu w wykazie jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych nowo utworzonego żłobka, żłobka pod trzema wieżami. Żłobek został utworzony w czerwcu, swoją działalność statutową rozpocznie 1 września. I tak jak wspomniałam, Centrum Usług Wspólnych będzie prowadziło obsługę. Także proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 13 głosów za, jednomyślność. Przechodzimy do następnej uchwały. To jest ustalenie wysokości opłat za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w żłobku pod trzema wieżami w Prusicach. Proszę bardzo, tak, jeszcze przedstawienie. Tak, ustala się miesięczną ryczałtową opłatę za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku pod trzema wieżami w Prusicach w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 300 zł i 35 groszy. Kwota ta wynika z projektu pod tytułem Żłobek pod trzema wieżami w gminie Prusice, realizowanego przez gminę Prusice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania co do tej uchwały? Nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Zarządzam. Dziękuję za jednomyślność. Następna uchwała to jest zmiana uchwały numer LXX 460/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 maja 2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęcia pedagoga, psychologa, ortopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego oraz nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ustawy 3 z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela. To było też omawiane, może jeszcze tam coś, dwa zdania. Szanowni Państwo, zmiana polega na dodaniu zawodu pedagoga specjalnego na podstawie ustawy zmiany o systemie oświaty z dnia 12 maja. W Karcie Nauczyciela dodano zawód pedagoga specjalnego, a Państwo jako Rada macie obowiązek ustalić pensum, czyli czas pracy, tygodniowy czas pracy pedagoga specjalnego, który będzie od 1 września w naszych jednostkach oświatowych. Dziękuję bardzo. Myślę, że pytań też już tutaj nie ma. Myśmy to wszystko też omawiali na komisjach. Przystępujemy do głosowania. Proszę. Ja jeszcze naciskałem i patrzę, że coś ona jest. 13 za, czyli za jednomyślność. Następna uchwała to jest zmiana uchwały, uchwała numer XV 152/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 5 sierpnia 2020 w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomość opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To jest to, co na komisjach rozmawialiśmy na ten temat. Czy jeszcze jakieś głosy co do tej uchwały? Nie ma. Ja dodam tylko od siebie, że tak, tak, to oczywiście powinniśmy te zmiany, zaraz Wiktorię poproszę, żeby przedstawiła, na czym polega rzecz. Natomiast musicie Państwo wiedzieć, że jesteśmy po przetargu. Przetarg ogłosiliśmy też na rok, w związku z tym, że też konsultując się z firmą twierdzili, że na okres
wieloletni, istniałoby takie ryzyko, że ryzyka, które oni musieliby założyć w przetargu, a tymi niewiadomymi są dzisiaj cena paliwa, cena prądu i innych rzeczy, które pochodnych, które wpływają na cenę odbioru odpadów stałych z terenu gminy Prusice, jest nieznana, dlatego ogłosiliśmy przetarg na rok. Wartość, jaką złożyła za jaką została złożona najniższa oferta, to jest 3 miliony 56 tysięcy złotych. W związku z tym, że w systemie mamy około 8200 osób, jeżeli byśmy mieli to sprawiedliwie podzielić na równo, to dzisiaj cena odpadów na osobę w naszej gminie powinna wynosić około 31 zł. Jak wiecie Państwo, to jest 28 i 25. No tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Zastanawiamy się tutaj, czy podchodzić do tego z podwyżką, czy ewentualnie jako gmina będziemy do tego dopłacać, bo już Regionalna Izba Obrachunkowa pozwala nam jako samorządom dopłacać do odpadów. Natomiast jeszcze szczegóły związane tutaj z samym odbiorem, bo troszeczkę się zmieni te szkła czy odpady szklane będą odbierane raz na 3 miesiące. No i tutaj po Państwa stronie też będzie dostosowane to, że Państwo będziecie musieli mieć pojemnik albo worek, ale to już we własnym zakresie. Takie zmiany wprowadziliśmy w tym przetargu, a wynikały one z tego, że w momencie, gdy ogłaszaliśmy ten przetarg z takimi kryteriami, które były wcześniejsze, te ceny były na poziomie 3 300 000, a najwyższa oferta była na poziomie 3 600 000. Szukaliśmy oszczędności, zeszliśmy na 3 050 000 zł, no ale to jak widzicie Państwo i tak jest bardzo dużo. Wiktoria, chcesz coś dodać jeszcze? Dziękuję bardzo. Coś? Bardzo proszę. Ja mam zapytanie. Ten worek nasz, powiadam, kubeł jest kubłem, tak? Ale worek na szkło, on ma być taki, jak się mówi, dla wszystkich miejscowości jednolity, czyli tam powiedzmy, nie wiem, kolor żółty, zielony, czy to może być worek, obojętnie jaki worek i w tym może być szkło? O! No tak. No ale czy to, nie wiem, mają mieć wszystkie miejscowości z gminy Prusice, wezmę worek koloru zielonego? To jest tak, z względu technologicznego, to i tak trafia później na sortownię, no i to jest sortowane, także to w jakim worku to będzie, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo później, że tak powiem, to szkło jest wysypywane i sortowane, czyli rozdzielane na 90, na kolory, czyli segreguje się kolorami na poszczególne frakcje. No tak, tylko żeby nie było takiej sytuacji, że ja na przykład oddam szkło w worku, tam powiedzmy będę miał zbędny worek, mówię przykładowo, po nawozie, i dam w to szkło i oni mi tego nie wezmą z posesji. Jesteśmy przed podpisaniem kontraktu z firmą, a jak wiecie Państwo, mamy nowy podmiot, który będzie wywoził odpady stałe na terenie gminy Prusice. Będziemy to dogrywać. Na dzień dzisiejszy nie jestem Ci jeszcze 100% precyzyjnie odpowiedzieć, nie jestem w stanie Ci precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Ale mam nadzieję, że sobie to doprecyzujemy przy kontaktach i rozmowach z firmą. Dziękuję. W uchwale też nie jest zawarte, że to ma być taki worek czy taki, także to my jakby jesteśmy tutaj, w co włożymy, w to będzie. Byle to był worek, powiedzmy, lub pojemnik, jeżeli ktoś ma, bo wiem, że w uchwale też pisze, że można będzie pojemnik sobie, bo to chyba najwygodniejsze by było kupić, jeżeli ktoś nie ma, wiem, że dużo mieszkańców ma, lub wydzierżawić od firmy, także też pojemnik, bo tak tutaj w uchwale jest zapisane, że można kupić, a można sobie wydzierżawić, już mieć worki, czyli elastyczność jest dość duża. Czy jeszcze ktoś w sprawie tej uchwały chciałby zabrać głos? Tasiu, proszę. Tak. Panie burmistrzu, bo nie wiem, wspólnoty mieszkaniowe, jeżeli oni też mają kubły zakupywać, czy jak to jest z tymi? Przy wspólnotach będziemy zastanawiać się jeszcze, jak rozwiązać problem. To będziemy negocjować jeszcze z firmą, która wygrała kontrakt. Jeżeli oni będą mieli kontenery, to podstawią swoje. Jeżeli nie, to będziemy rozmawiać wtedy z wspólnotami i poinformujemy Państwa, czy ewentualnie taki zakup będzie po Państwa stronie, ale raczej będziemy dążyć do tego, żeby to było po stronie, że tak powiem, firmy, która wywozi nam te odpady. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Może z sali, bo to są śmieci, to wiadomo, każdy interes nie ma. Wobec tego przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. To jest. Teraz u pani tam coś nie wchodzi. A kto to jest? Jeden jest przeciw, z tego co widzę. 12 za, 1 przeciw. Uchwała przeszła. Dziękujemy. To jeszcze mamy następna uchwała, ona jest tam też podobna, jeżeli chodzi o wywóz nieczystości, tylko tam jest zmiana w tej uchwale, jeżeli chodzi o terminowość też, bo tam chyba głównie o szkło chodzi, ale ktoś by to dokładniej powiedział jeszcze w sprawie tej. U
uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy. Tutaj wprowadzono zapis zmniejszający częstotliwość odbioru szkła raz na 3 miesiące i wprowadzono także zapis, że pojemnik lub worek do zbiórki szkła zobowiązany jest wyposażyć właściciel nieruchomości. I w zasadzie tyle, czyli pojemnik, właściciel nieruchomości i odbiór szkła raz na 3 miesiące. Tak. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby dopytać? Nie, nie ma. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą drugą. Jedenaście za, 2 wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła. I mam jeszcze tą jedną dodatkową uchwałę. To jest w sprawie wytyczenia miejsca i prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku tutaj w Skokowej. To może jeszcze 2 słowa dopowiedzieć. Tutaj Szanowną Radę się prosi o udzielenie zgody w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty dla rolników i domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty. To miejsce wyznaczamy na targowisku Mój Rynek w Skokowej. Wcześniej Rada wyrażała zgodę, uchwalała regulamin targowiska, w którym my się zobowiązujemy do nieodpłatnego przyjmowania tutaj czy rolników, czy domowników w kwestii handlu. Uchwała w sprawie wyznaczenia tego miejsca tak naprawdę zobowiązuje nas ustawa, która jest, że tak powiem, odgórnie przez nas, przez wojewodę tutaj do nas obligowana, więc proszę tylko o uchwalenie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Myślę, że to też my się na komisjach rozmawiali na ten temat. Myślę, że nie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Nie chcę mi wskoczyć. O. Nie? No, jeszcze raz. Nagrzał się spokojnie. 13 za, ja jestem tak czy inaczej, jestem za. Lewą nie chcę później. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy, jeżeli chodzi o uchwały. Przechodzimy do następnego punktu. To są interpelacje i zapytania radnych. Interpelacji, z tego co wiem, na piśmie nie było. Czy są jakieś interpelacje lub zapytania? Proszę, w tym punkcie jesteśmy. Proszę bardzo. Proszę, panie Robercie. Tak, mam pytanie, mam kilka pytań. Pierwsze jest takie, panie burmistrzu, jakiś czas temu poruszałem temat tych 120 tysięcy, które przeznaczaliśmy na wymianę urządzeń na farmie fotowoltaicznej. Jakiś czas temu pytałem, co w tej sprawie zostało zrobione, to no, na razie nic z tego, co wiem. Czy coś się zmieniło w tej sprawie? Czy zostały te urządzenia wymienione i gdzie one są? Bo ja, dobrze pan pamięta, chciałem się z nimi po prostu zapoznać. Więc one, bo to szczególnie chodziło o wymianę pomiaru, zostało wszystko zrobione, z tym, że niestety urządzenia pomiarowe podlegają legalizacji i to jest też powód opóźnienia, bo wysłaliśmy do legalizacji ten pomiar i firma ze względu na termin urlopowy wyznaczyła nam długi termin na lokalizację i myśmy byli zmuszeni podpisać umowę przedłużającą do 27 sierpnia. Także proszę się skontaktować z panem Kamilem, on o tym pamięta
i będzie to do okazania. Wszystko jest zrobione, tylko czekamy na lokalizację. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Dobrze, jeżeli jestem przy głosie, jeszcze jedno pytanie. Tu sobie już odhaczę, że jedno jest załatwione. Panie burmistrzu, chodzi mi o fundusz sołecki w miejscowości Prusice i ośrodki przeznaczone na zakup koszy na śmieci w Prusicach. Bo jakiś czas temu rozmawiałem tutaj z pracownikiem i no już to miało być jak gdyby finalizowane, te kosze miały się pojawić na ulicach, no ale no niestety no nie widzę tych koszy. Jaka ilość jeszcze powiedz? Okay. Czy jeszcze coś, panie Robercie? Aha. Czy jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Ktoś ma? Bo widzę, że nie ma chętnych. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, chodzi mi o mieszkanie gminne w budynku naprzeciwko Gminnego Ośrodka Kultury, bo tam jest zwolnione mieszkanie. Osoba, która tam mieszkała, została wyeksmitowana do innej miejscowości. Kiedy to mieszkanie zostanie przydzielone komuś z listy oczekujących na przydział takiego mieszkania? Przewodniczący Komisji Spraw. To znaczy tak, mieliśmy spotkanie około 2 miesięcy temu, jeśli chodzi o, zresztą dzisiaj o 14 też mamy spotkanie kolejne. To mieszkanie zostało już rozdysponowane rodzinie, która ma 2 dzieci i głowa rodziny ma, jest chora z racji tego, że już było bardzo długo oczekującą rodziną, mniej więcej od 3 lat. Dostali to mieszkanie w ramach remontu po swojej stronie. Nie pamiętam, jaka tam była kwota, panie burmistrzu, czy tam jest odpłatnie, czy nieodpłatnie. To już tutaj pani Krysia Lis mogłaby udzielić szczegółowej informacji. Czy mamy takie same zasady dla wszystkich osób, którym przekazujemy taki lokal, dajemy rok czasu na to, żeby przystosowali ten lokal do użytkowania, czyli wyremontowali go sobie. Czy to nie jest taki lokal, który my jako gmina remontujemy i tam wchodzi rodzina? To jest rodzina, która jest w stanie, że tak powiem, podnieść brzemię tego, żeby wyremontować ten lokal. To jest koszt rzędu, tak szacuję, od 50 do 100 tysięcy złotych, żeby tam przystosować ten lokal do zamieszkania. I rok czasu zwalniamy taką rodzinę z czynszu. Oczywiście ta osoba ma w przyszłości prawo pierwokupu po bonifikacie tego typu mieszkania, no oczywiście inwestują w swoje i tego się trzymamy, bo jak wiecie państwo, naszym celem jest też, żeby zejść z jak największej ilości mieszkań komunalnych tutaj na terenie naszego miasta i żeby mieszkańcy nabyli prawo własności, zwłaszcza ci, którzy długo mieszkają w tych mieszkaniach. No tak, taką mamy politykę, tak. Pozostawały nam jeszcze tam cząstkowe mieszkania w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, ale dążymy do tego, żeby jak najbardziej, że tak powiem, wypierać ten zasób, a tam, gdzie się nam zasób zwalnia, staramy się tutaj poprzez konsultacje z komisji, poprzez konsultacje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej wybierać tego typu rodziny, które raz rokują na to, że są w stanie, że tak powiem, podnieść remont tego mieszkania, a dwa, że tak powiem, są rodzinami, które potrzebują wsparcia i pomocy gminy w uzyskaniu lokum do zamieszkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę zadawać. Tak, no. Jesteśmy w tym punkcie, proszę zadawać, nie krępować się. Mam pytanie odnośnie firmy Farmutil, która miała przenieść swoją bazę tutaj na wysokość Pawów Marcinów. I kiedyś pytałem pana, czy pan coś wie na ten temat, no bo przecież jakiś czas temu zmienialiśmy plan zagospodarowania przestrzennego, żeby ta firma mogła się przenieść. To pan mówił, że nic pan nie wie, ale pan się dowie, no to chciałem zapytać, czy się dowiedział pan coś? Dalej nic nie wiem, bo próbowałem się dowiedzieć, nawet dzisiaj rano rozmawiałem z kierownikiem tutaj w sekcji Prusice. Dalej nie wiedzą, jeszcze nie ustalili planów inwestycyjnych. Jakąś tam dokumentację są w trakcie tworzenia dokumentacji, natomiast na dzień dzisiejszy no nie potrafili mi powiedzieć, kiedy są w stanie wejdą z inwestycją na wysokości Pawłowa Czerwińskiego. Mówimy tutaj nie o fabryce, tylko o budowie bazy logistycznej, która ma tam być zlokalizowana. Dziękuję, panie burmistrzu. Czy jeszcze coś, panie Robercie, bo widzę, że nikt nie ma chęci do zadania. Proszę. Ciebie także. Tak, ja mam pytanie odnośnie tego żłobka pod 3 wieżami.
Odnośnie okresów letnich, czy w jaki sposób tam jest przewidziane chłodzenie tych pomieszczeń? Czy ta wentylacja jest odpowiednio zapewniona, żeby w okresie takiego naprawdę intensywnych upałów, tak jak teraz mamy, żeby te jednak dzieci przebywały w dobrych warunkach? Dokładnie, żeby to komfortowo było. Docelowo jest to budynek bardzo dobrze izolowany. Nie wiem, czy Państwo mieliście przyjemność. Ja chodziłem w te największe upały do tego budynku i tam rzeczywiście było bardzo chłodno. Natomiast jeżeli będzie taka sytuacja, że te pomieszczenia będą się nagrzewały, no to będziemy dążyć do tego, żeby zamontować tam klimatyzację. Tego nie było w pierwotnym projekcie. Ale mamy tam oczywiście ogrzewane z pompą ciepła, to żebyście Państwo widzieli. Też to troszeczkę nam schodzi, o 2-3 stopnie nam schodzi. Odpowiedź. Czy jeszcze coś? Proszę Panie Robercie. Chodzi mi o tą stronę od ulicy Kościuszki, bo tam dość takie wysokie są wykopy i te drzwi takie, które są, dwoje drzwi, tak wysoko są te drzwi usytuowane. Czy tam będzie jakiś podjazd dla osób niepełnosprawnych, czy jak to będzie wyglądało tam od tej strony od ulicy Kościuszki? Bo tak się właśnie zastanawiam, przechodząc tamtędy. Tak jak wcześniej wspomniałem, przetarg został podzielony na kilka części. Ostatnią częścią jest realizacji właśnie fragmentu od ulicy Kościuszki. Tam będzie zlokalizowana wejście, ale także plac zabaw. I to, tam jeszcze inwestor, tam jeszcze firma, która wygrała przetarg, nie weszła. To jest taka finalna część. W momencie, gdy firmy skończą realizację budynku, wejdzie firma, która wybuduje tam i zagospodaruje ten teren w tym miejscu. Czyli rozumiem, że od strony tam Kościuszki plac zabaw będzie, tak? Zlokalizowany. Też wykorzystaliśmy to drzewo, bo pierwotnie były zakusy, żeby je ściąć, ale ono daje dużo cienia i zostanie tam, także tam będzie plac zabaw i tam chcemy zlokalizować takie miejsce spokojnie. Myślimy też o parkingu, tak? Tutaj nie ukrywam, że też będę zwracał się do Państwa z propozycją tego, żeby ewentualnie móc odkupić od Pani Pietrasz odcinek na ulicy Kościuszki po drugiej stronie żłobka i na całej długości aż do wysokości lokalizacji zakładu pana Pałysa stworzyć tam taki parking, w którym moglibyśmy zarówno pracownicy żłobka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, ale także, nie ukrywam, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy parkować swoje samochody po to, żeby odciążyć ten parking zarówno przed Ośrodkiem Kultury, jak i przed Urzędem Miasta i Gminy, ale także w momencie, gdy mieszkańcy będą przywozić swoje pociechy do żłobka. Dziękuję panie burmistrzu. Czy jeszcze coś? Proszę panie Robercie. Jeszcze mam takie pytanie, korzystając z okazji, że jest tutaj pan wicestarosta. Tak któregoś dnia byłem z małżonką na spacerze i szedłem ulicą Wrocławską i takie dwa auta z prędkością 100 km na godzinę jechały tutaj od wysokości tej byłej bombkarni w kierunku rynku, zatrzymały się tam tuż przed rynkiem. I tak myślałem nad tą koncepcją budowy ronda tutaj na ulicy Wrocławskiej i tak się zastanawiam, czy ono w ogóle tam jest potrzebne, bo była taka, jest chyba w dalszym ciągu aktualna koncepcja, bo tam nie ma takiego ruchu o takim dużym natężeniu, żeby tam było potrzebne rondo. Natomiast na pewno potrzebne są progi zwalniające. Progi zwalniające, nie wiem, w postaci wyniesienia, no czegokolwiek, no bo to jest naprawdę dla bezpieczeństwa. Jeżdżą strasznie szybko samochody tam. Jest długi odcinek prostej, rozpędzają się, przed rynkiem hamują, nawet w rynek potrafią wjechać i na tym pierwszym łuku zwalniają dopiero. Także kiedy możemy się spodziewać, że w tym kierunku jakieś prace pójdą i mieszkańcy tutaj ulicy Wrocławskiej doczekają się tych progów, bo to jest naprawdę na pewno dla poprawy bezpieczeństwa będzie zrobione. Proszę, ja nie jestem. Ja nie uważam, żeby rondo było obciążeniem, czy właśnie według mojej oceny jako kierowcy bardziej bezpieczne i płynne jest rondo niż próg zwalniający, ale nam nie zależy na tym, żeby, znaczy nie budujemy tego ronda, czy nie zainstalujemy go dlatego, że jest tam ruch, tylko dlatego, żeby nie było takich sytuacji, o których pan powiedział. Czyli żeby kierowca został zmuszony do tego, że musi zwolnić. I on płynnie przejdzie, on nie przejdzie 100 km na godzinę. Ja nie będę z panem dyskutował jakby w tym kontekście, czy co jest bardziej racjonalne, czy nie. Z mojego punktu widzenia, znaczy podjęliśmy taką decyzję właśnie po to, żeby nie ukarać kierowców. Żeby to było, bo pan mówi, że jako pierwszy pan przejedzie tam, czy przeszedł pan i było niebezpiecznie, to właśnie koncepcja budowy ronda jest odpowiedzią na to, żeby było bezpiecznie. I ono jest, jeżeli chodzi o realizację, to jest
Jeżeli dobrze pamiętam, do końca sierpnia ma być to wszystko zakończone, łącznie z malowaniem i z instalacją. Co do tego, czy dołożyć kolejne spowalniacze w postaci wyspy, takie jak jest przed Biedronką, rozmawialiśmy o tym na zebraniu sołeckim w Prusicach, czy na zebraniu, tak, chyba na funduszu sołeckim. I po realizacji tej pierwszej inwestycji, czyli spowolnienia tego ograniczenia w postaci ruchu krężnego, ocenimy sytuację mieszkańcy, ocenią państwo, ocenią, czy to poprawiło, czy nie. Jeżeli będzie potrzeba wybudowania na wysokości osiedla bloków kolejnego, to wybudujemy, bo bezpieczeństwo mieszkańców pierwszych jest najważniejsze. Ale chciałbym to robić małymi krokami, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Uważam, że najważniejsze jest to, żeby na tej dużej, prostej samochody nie przekraczały znacząco prędkości. Tu nie chodzi o ilość, tylko chodzi o to, że takie sytuacje się zdarzają. Sam pan o tym powiedział. Panie przewodniczący, jeżeli można. Proszę. Panie starosto, pan powiedział, że nie będzie ze mną dyskutował, a ja z panem troszeczkę podyskutuję. Ponieważ nie chodzi mi o to, ja po prostu tak się zastanawiam, czy rondo jest potrzebne. Rondo jest wtedy potrzebne, kiedy jest duże natężenie ruchu i żeby upłynnić ten ruch, to jest rondo, tak? Między innymi. Natomiast ale tego ruchu... Robercie, bo ja bezpośrednio do twojej tezy się odniosę, bo my też... Pamiętajcie państwo, że zainstalowaliśmy próg zwalniający w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości Biedronki. Natomiast my na skrzyżowanie ulicy Wrocławskiej z ulicą Górkowicką, Polna, tam jest? Tak. Polna. My tam mieliśmy newralgiczne wypadki. Wiecie państwo, dokładnie. Tam mieliśmy co najmniej 2-3 razy w roku wypadek i skasowany SUV. I to tak. Wynikało z faktu, że rzeczywiście rozwijana była tam nadmierna prędkość, ale też było spowodowane tym, że rzeczywiście tam jest szerokie to skrzyżowanie i niektórzy kierowcy nie potrafią się w nim zachować. Dlatego to rondo też porządkuje ruch. Nie tylko zwalnia, ale także porządkuje. Docelowo też w planach naszych jest taki, bo na pewno nie zdążymy tego zrobić w tej kadencji. No, moim marzeniem jest to, żeby przebudować ulicę Wrocławską. Tak, panie Robercie, też mam marzenia. Wiem, że pan też. Przebudować ulicę Wrocławską, tak jak my to zrobiliśmy z ulicą Żmigrodzką, czyli przebudować ją na nowo, łącznie z tymi studzienkami, które są, jak wiecie państwo, przejeżdżacie i cały czas stukają. Ja też mam tego dosyć, tak? Z wyremontowaniem wszystkich kamienic to będzie rzeczywiście fajna inwestycja i to jest inwestycja, którą zamierzamy z państwa pomocą, bo tutaj będziemy liczyli na państwa głos, wygrać kolejne wybory do powiatu i wyremontować ulicę Wrocławską. Docelowo, mało tego, też współpracujemy tutaj z Grzegorzem, żeby na każdym skrzyżowaniu, które znajduje się na Starej Piątce, powstało rondo, tak? Bo też widzimy, jak newralgicznie wyjeżdża się ulicy Wrocławskiej i włącza się w ruch już dzisiaj z drogą wojewódzką i to też chcielibyśmy, żeby na skrzyżowaniu między innymi z ulicą Wrocławską, z ulicą Polną, czyli skrętem na węzeł, że na ulicy, na skrzyżowaniu między Obornikami Śląskimi, na skrzyżowaniu między Skokową powstały ronda. Ronda, które spowodują to, że rzeczywiście dużo bardziej będzie bezpiecznie na tej całej drogie. Myślimy także w związku z dynamicznym rozwojem strefy inwestycyjnej na wysokości Wszemirowa, skręt na Wszemirów Rondo i skręt na Pawłów Czerwiński Rondo. Czyli to są zadania, które zamierzamy w przyszłej kadencji wysnuć do zarządu województwa dolnośląskiego poprzez instytucję, która realizuje takie zadania Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei po to, żeby tego typu inwestować. A mało tego, kolejne zadania to jest przebudowa ulicy Wrocławskich miejscowości Prusice właśnie być może z wyniesionymi przejściami dla pieszych i to spowolni ten wlot do rynku, bo rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, sam mam przyjemność, że pędzą z nadmierną prędkością. Mam nadzieję, że te dwa samochody to nie był wicestarosta i burmistrz. Nie, okej. Okay. Dziękuję. Ostatnie zdanie tylko jeszcze. Bo my się chyba nie rozumiemy. Znaczy, jeśli chodzi o rondo, to ja się jak najbardziej, jeżeli... Mogę uzupełnić będzie, tylko jeżeli, to, co burmistrz powiedział, uzupełnię tylko, bo pan burmistrz mi jeszcze jedną przypomniał rzecz. Ja rozmawiałem z mieszkańcami, którzy mieszkają na, tak jak tutaj pan dyrektor, na północnej, południowej i często też się zdarzają, znaczy mieszkańcy na co narzekają, na to, że wieczorami tam młodzież robi, kręci bączki i rura później na Prusice, na CPN. I to też nam uniemożliwi. Już w tym miejscu tego nie będą robić. My nie ukaramy kierowców w postaci kolejnego spowalniacza, przez który trzeba przejechać. Płynnie będzie można przez to rondo przejechać prędkością, powiedzmy, zgodną z przepisami, a jednocześnie damy trochę też, ulżymy mieszkańcom, którzy, no ja też spotykałem się z takim krytyką wielu mieszkańców z północnej, południowej, którzy mówili właśnie o tym, że te wieczory, nocne przejazdy są tam problematyczne. Troszeczkę to też, obniży się ten poziom tej agresji drogowej.
Przewodniczący, bo ja nie dokończyłem, jedno zdanie. Panie Robercie, dwa słowa powiem, bo tak. Powiem, my tego tematu tutaj nie rozwiążemy. Został zasygnalizowany, są różne koncepcje i nie ma sensu na sesji rozwiązać tego problemu. Co my zrobimy, czy rondo, czy przejścia, czy tak dalej. Jest zasygnalizowane, myślę, że na ten temat tej dyskusji by wystarczyło. Jest jeszcze jedna kwestia, że przez komórkę można zaaklipować na policję kilkakrotnie, jeżeli się zwraca uwagę, że tam jest łamane, są przepisy, to wtedy policja podjeżdża, przyjadą wtedy, bo tak to sami nie przyjadą. I od czasu do czasu może gdzieś kogoś złapią. Wiecie państwo, jakie są w tej chwili mandaty i jeżeli raz, drugi kogoś przyłapią, no to później będzie z tym, w tym temacie troszkę spokoju. Także myślę, pytania oczywiście tak, ale już ten temat. Bo mi chodzi też o to, że te samochody jechały w kierunku rynku od ronda, czyli już minęły rondo, nasze rondo, które będzie, to skrzyżowanie. Minęły i tutaj na odcinku od tego byłego zakładu OZU punktowych w kierunku rynku jadą z taką prędkością i chodzi o to, żeby tam zamontować progi zwalniające. Powiedzieliśmy o tym, że jeżeli, ja też jakby zmierzajmy do tego małymi krokami, powiedzieliśmy o tym, że jeżeli zobaczymy, jaki efekt przyniesie to rozwiązanie, które już mamy przygotowane i które jest tak naprawdę do realizacji. I na pewno, jeżeli będzie taka sytuacja się powtarzała i to na pewno nie będziemy, to co powiedziałem, oszczędzać na bezpieczeństwie. Zdarzenia, o których powiedział pan burmistrz, miały miejsce akurat na tym skrzyżowaniu, o którym mówimy, o tym dużym. Tam nie było zdarzenia i daj Bóg, żeby nie było, ale jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będą się te pojazdy przemieszczać za szybko do wjeździe, to naprawdę jestem ostatnią osobą, która będzie robić z tym problem. Ja myślę, że ten temat naprawdę zamknijmy, bo szanujmy czas gości, bo my możemy tutaj właśnie siedzieć i dyskutować, może rozwiążemy ten problem, ale po sesji. Znaczy, proszę bardzo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania tutaj w tej punkcie, nie. Proszę panie Robercie. Mam takie pytanie i wniosek od razu, bo korzystając z tej okazji, że jest tutaj wicestarosta, a to dotyczy też drogi powiatowej. Parę dni temu dzwoniłem do urzędu i zgłaszałem potrzebę usunięcia jak gdyby takiej posypki z ulicy Szpitalnej. Nie wiem, czy tam był jakiś próba remontu jakaś. Wszystko to, co zostało nałożone na tą jezdnię, wszystko jest przy krawężniku grubość 10 cm od ulicy Kolejowej w kierunku już piekarni po lewej stronie na odcinku 40-50 metrów. Jest tyle tego materiału nawieziony koło krawężników. To się nic nie trzymało. Nie wiem, kto to robił. Dzwoniłem, rozmawiałem z panem Tomaszem Figurą. Słucham? Gminna to jest Szpitalna. A, już gminna. I ten sam problem. Chyba zawsze była, ja nie wiem. Zawsze była. I ten sam problem jest na ulicy Świętego Jakuba, tutaj wjeżdżając z rynku. Na Świętego Jakuba na początku również też próbował ktoś coś tam łatać, jakieś dziury chyba i to się nic nie trzyma, wszystko jest luźne na jezdni, prawda? Postaram się posprzątać, tak? Okay. Bo tutaj chyba, panie Hubercie, z panem się kontaktował ktoś z urzędu, nie, w tej sprawie? Dostałem taką informację, pan Tomasz Figura dzwonił, mówił, że rozmawiał. A tam nie ma co zdzierać, bo tam się nic nie trzyma. Na Szpitalnej nie trzyma się nic. Wszystko jest przy krawężniku. To nie nadmiar, bo są takie wgłębienia. Nie, bo chodzi o to, że to już jakiś czas temu było robione. Może widocznie państwo, to jest, i jeżdżą tam samochody, to jest te kamienie spod kół wylatują, jeździ ktoś rowerem, no można się po prostu przewrócić, bo jest mówię, no niekomfortowo, nie? A zwłaszcza, że tam rajdowcy jeżdżą i rozbijają samochody, jak co państwo już pewnie słyszeliście. No nie wiem, nie. Ja myślę, że to jest temat kolejny, który jest zgłoszony, to już praktycznie jako i wniosek też, to zakończmy dyskusję nad tym tematem. Czy jeszcze jakieś pytania są? Zaraz tam coś jechać rowerami na górowej do połowy ścieżki, akacje znowu to nieszczęście. No i to są wnioski już. Przejdziemy do wniosku, będziemy dyskutować. Między Raszowicami a Zakrzewem po prostu, nie wiem, czy to te wiatry, czy coś, po prostu
ostatnio patrzę i jest totalnie... Okej. Proszę o kontakt w takich tematach precyzyjnych już jakby bezpośrednio, bo to ja i tak tego teraz nie zapiszę. Jeżeli to nie są wnioski głosowane, to prosiłbym o indywidualną informację. Widzę, że już pomału przechodzimy do wniosków, że temat pytań się... Pytanie jeszcze? Nie, wnioski, to nie, to jeszcze chwileczkę. Odpowiedzi na interpelacje takowych nie było złożonych. W tej chwili przejdziemy do tego ostatniego punktu. Wolne wnioski, informacje i tutaj proszę bardzo, jeżeli już wnioski konkretne jakieś są, to proszę bardzo, jesteśmy w tym punkcie. Proszę, jeżeli ktoś... Tak, tak. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś wnioski? W punktach wnioski jesteśmy. Nie, myślę, że to są... To są... No chyba myślę... No myślę, że to są takie rzeczy, że które są do przedyskutowania. Jeżeli tam są zagrożenia, to na pewno nikt nie jest, żeby takiego wniosku nie zrealizować, nie przymuszać jakimiś tam głosowaniami, bo my i tak nawet gdy przegłosujemy, to i tak nie jest to jakiś przymus, że to będzie musiało być zrobione. Jeżeli nie ma, może... Proszę. Janusz, proszę. Dziękuję. Przypomnij mi Państwo Tyrała, Wjazd do Państwa Tyrała. Okej, dobrze. Okej. Czy jeszcze? Proszę bardzo. Ja mam taki wniosek tutaj do Pani Danieli może, żeby informować, oczywiście kto chce, ja osobiście bym chciał, żeby informowano mnie o posiedzeniach wszystkich komisji, jakie są. Nie tylko komisji, w których ja jestem członkiem, tylko o posiedzeniach wszystkich komisji, jakie są zwoływane. Bo nie ukrywam, że może chciałbym uczestniczyć w niektórych. Dziękuję bardzo. Może ja też, może nie wniosek, ja też taką informację, bo widzę, że jest tu pan wicestarosta. Ja często przejeżdżam ze Strupiny w kierunku Skokowej, znaczy do Górowej. I jest tam, nie będę mówił o mieszkańcach, ale jest niesamowite zagrożenie, nie wiem czy tam zwracaliście już na to uwagę, że wali się mur od jednej pani z posesji, tam dojdzie do nieszczęścia. Ten mur jest już praktycznie ponad pół swojej wysunięty na ale drogę. Ale w Strupinie mówi pan, w czy Strupinie. Coś z tym tematem się robi. Ale proszę doprecyzować, w Strupinie. W Strupinie, tak, tak. Na tym łuku, tam jak się zjeżdża na dół, nie będę nazwiska mówił tej pani, ale... Wiem, w którym jest. Albo trzeba jakieś pismo, bo tam dojdzie do tragedii. To się kiedyś tam zawali, lada moment. Ja tam jadę, boję się po prostu jechać. Na lewą stronę nie można przejechać, bo jest zakręt, a przy samym tym jest... Tak wysunięty ten mur, że tam do tragedii dojdzie, tam na kogoś spadnie. To ja bym miał taką swoją tutaj uwagę, żeby tam tym tematem jakoś to spróbować rozwiązać. Dziękuję bardzo. Okay. Czy ktoś jeszcze jakieś wnioski? Proszę panie Robercie. Tak, jeszcze mam taki wniosek. Panie burmistrzu, bo jakiś czas temu rozmawiałem z panem Mateuszem Wojdą odnośnie potrzeby wycięcia pewnych konarów na drzewach na ulicy Lipowej. I wiem, że jakiś czas temu dokonano takiego przeglądu, bo niektóre drzewa są zaznaczone takim znakiem X. Wydaje mi się, że to jest drzewo zaznaczone do wycinki i to już, nie wiem, to było ponad rok temu. A są niektóre drzewa naprawdę takie, że już w tej chwili nawet liści nie ma, bo uschnęły całkiem, prawda? I niektóre zagrażają bezpieczeństwu, bo są mocno przechylone i gdzieś tam u nasady podłoża. No chorują te drzewa, widać takie, robią się dziury, pień jest taki spróchniały, także no trzeba by było po prostu przejrzeć i te, które są do wycinki wyciąć, no i po prostu wydaje mi się nasadzić nowe, prawda, żeby tą aleję, żeby nie było kiedyś tak, że tej alei nie będzie, bo jak tak przechodzę i widzę ile tych drzew choruje,
no to przyjdzie taki moment, że naprawdę tych drzew będzie trzeba usunąć bardzo dużo, a jest to jakiś tam urok tej okolicy, ta aleja, prawda, bo ludzie sobie tam spacerują. I jeszcze jeden taki wniosek mam, no ja już kiedyś podnosiłem, chodzi mi o te cieki wodne tutaj, o rowy, tutaj przy szkole. No jest koszony tyle, ile tam gdzieś tam, nie wiem, kosiarka sięgnie, to jest wykoszone, natomiast sam rów jest zarośnięty niesamowicie. I tak ja nad tym ubolewam od początku, że mówię, kiedyś za komuny te rowy wyglądały lepiej niż kiedyś. No XXI wiek zarośnięte tak, że ta woda nawet nie ma jak przepływać. O te wszystkie zarośla, wszystkie nieczystości się zatrzymują. To wygląda paskudnie, panie burmistrzu. I ja wiem, że pan może powiedzieć, że to nie jest nasz teren, tak? Zarządcą tych cieków wodnych są Wody Polskie, bo tak przecież kiedyś pan tłumaczył i ja nie kwestionuję tego. Natomiast czy nie można tak, podobnie jak jest współpraca z powiatem, że powiat daje część pieniędzy, ja już to też kiedyś mówiłem, część pieniędzy daje powiat, część gmina i coś realizujemy, przystąpić do jakiejś generalnej modernizacji tych rowów, tych cieków wodnych, żeby to wyglądało naprawdę na miarę XXI wieku. W porozumieniu, my część pieniędzy, Wody Polskie część pieniędzy i stopniowo, systematycznie jakieś tam odcinki realizujemy. Skupmy się może na, no będę teraz tutaj egoistyczny, na mieście Prusice na początku, tak? Jeżeli będzie stać gminę w przyszłości dalej, to idźmy jeszcze dalej. Może czyn społeczny? Też. Ja zainicjuję. Dziękuję. Myślę, że sygnał, jeśli chodzi o te rowy, jest. Bardzo proszę. Czy jeszcze coś? Ja tylko tak informacyjnie, korzystając z okazji, że mamy dzisiaj sesję, wszyscy Państwo radni oraz sołtysi są, w swoim imieniu oraz imieniu pani sołtys Ani Krzyżak-Puknel serdecznie zapraszamy w niedzielę na piknik rodzinny do Krościny Małej, w sobotę, przepraszam, 30 na godzinę 16. Tyle tak pozytywnie. Trzy wnioski jeszcze jakieś. Niedzielę pan burmistrza. Widzę, że rozluźnienie jest. Myślę, że ten punkt praktycznie kończymy. Jeszcze? Tak. Zapomniałem. Ja bym prosił, żeby ten mój ostatni wniosek poddać pod głosowanie. Ale to odnośnie tych rowów. Żeby zrobić czyn społeczny. Nie, tak? Nie, żeby po prostu. No, to też. No to róbmy coś w tym kierunku. Ale dobrze, ale to jeżeli... Dobra, ja się odniosę. Panie Robercie, zaczęliśmy od tego, że wysprzątaliśmy w Prusicach staw. Wygląda? Był pan? No oczywiście. Wygląda, fajnie. Później inicjatywa sołtysów, cmentarz wyczyszczony, wygląda. No teraz czas na radnych i burmistrza i wykosimy ten rów i będzie dobrze. Oczywiście damy radę, bo zbierzemy się... Znaczy, możemy działać, jak zrobimy to sami, przecież nikt nas z tego nie wygoni, jak będziemy chcieli obkosić jakieś pokrzywy przecież. No nie róbmy sobie z tego, że tak powiem, jaj, nie? No, ale... Ja gumowce mam, nie trzeba. To, że na co dzień nie chodzę, to znaczy, że nie, że nie mam. Mam. Także słuchajcie, no to jest tak, no wiadomo, rowy Skarbu Państwa Grzesiek może dać, ale Wody Polskie to Wody Polskie. Proponuję, że tak powiem, rzeczywiście tutaj przy pomocy Huberta jakąś inicjatywę oddolną zrobić i wyczyścić te rowy tutaj na terenie Prusic. Mieć to za sobą. Wniosek jest zapisany w każdym razie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że ten wniosek jest tak akceptowalny, że nie musimy go głosować. Jest jakaś inicjatywa, że to się coś tam nad tym pomyśli. To myślę, że na tym pozostańmy na razie. Czy jeszcze jakieś wnioski, bo proszę Państwa, już część gości wychodzi, zbliżamy się do końca sesji. Jeżeli więcej wniosków, panie Robercie, jeżeli więcej wniosków nie ma, przechodzimy do, znaczy ja mam jeszcze informację, znaczy jest proszę jeszcze o spokój, dwie minutki i kończymy. Informacje wojewody na temat organizacji sesji, czyli jest dal, pomimo że tam z tym COVID-em jest różnie, uchwała jeszcze obowiązuje, że można sesję zdalnie organizować, jest to w gestii przewodniczącego rady, takie pisemko jest od wojewody.
to można się z tym zapoznać. Pełnomocnik do prac rozwiązywania problemów alkoholowych przed... Naprawdę kończę. Ja informacje i zamykam sesję. Ja mam włączony, jasny. Czyli nie było słychać tego. To znaczy, jest informacja wojewody, że w dalszym ciągu można zwoływać sesje zdalne, zależy to wszystko od przewodniczącego rady. Czyli nie, ta uchwała nie jest jakby usunięta. To, tak? Tak jest. Ja rozumiem, że sesje nadzwyczajne, jak się omawialiśmy, będą w trybie zdalnym, jeżeli ta to znaczy, obowiązuje. Jest pismo wojewody, ciągu. Więc ja informuję, okay. Że takie jest i możliwość jest każdej sesji zwołania też zdalnie. Nie? I tutaj już przy tym drugim informacji jest pełnomocnik do spraw profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień. Złożył sprawozdanie z działalności tu swojej. Jest to wszystko do wglądu, jest to dość duży obszerny materiał. Jest to w biurze rady do zapoznania się z tym, jeżeli to kogoś interesuje. Dziękuję bardzo. Zamykam sesję Rady Miasta i Gminy dzisiaj.